Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek z Motorsporta, kurczę, żeby nie powiedział Motorfesta, Forza Motorsport, na pewno będzie mi się to mylić, czy jedną grę będę ogrywał, czy drugą. Zobaczmy sobie tak, tu mamy menu główne i wejdźmy sobie w mój garaż, tak, jestem, tak, samochody, moje samochody. I już odkryłem, gdzie są te wszystkie moje samochody, które dostałem w wersji premium i tak dalej. Więc macie 2018 Acura, NSX GT3, Audi, R8 LMS GT3, BMW M4 Competition Coupe. Tu mamy, kurczę, taką mikroformułkę. Mamy Chevrolet Corvette Stingray Forza Edition i tutaj Stingray zwykły. Mamy Camaro ZL1 Forza Edition, mamy American V8 Road Racing Challenger. Kurczę, jaki Dodge. W ogóle on wygląda, jakby był na dragowych oponach z tyłu. Tutaj mamy Fordzika Focusa, jak pięknie, już przygotowany do upalania. W klasie tu mamy 703. Hyundai Velostar. Mercedes C63 Coupe, ale piękna sprawa. Trans Am, Porsche 2 Carrera S i GT2 RS Forza Edition i trzeci Porsche to jest 911 GT3 R. Tu mamy tak, tu mamy tą Subarkę, którą na początku wybrałem, na początku mojej kariery, mamy ją zrobioną w B577, a tu zobaczcie, że dostałem Forza Edition, od razu już jest w pełnym B600, więc na pewno już jest lepsza na dzień dobry. Subaru jeszcze jedne racingowe, w ogóle co to jest? Adrian Flux Subaru Racing LeVorg GT i mamy Supra MK5, Vauxhalla, proszę bardzo, jaka Astra i dwa Golfiki 2021 i 18 Golf GTI, proszę bardzo, szósteczka Golfik. No, nie, to nie szósteczka, to ja gadam. To jest siódemeczka, tak jak chyba... Chyba tak, siódemka, no oczywiście. No dobra, to by było na tyle z moich samochodów. Przechodzimy sobie dalej. Wybiera. Dany tryb. Radowolne, rywale. Kontynuujemy moją karierę. Więc tak, to mamy skończone. I tutaj sobie już w poprzednim odcinku na samym końcu odpaliłem i... Mamy już tak jakby po wstępie, ale chyba się odpali jeszcze raz. Nie wiem, zaraz zobaczymy, okaże się. Jest, jeszcze raz, więc dobrze. Modern high-performance hatchbacks have evolved into serious street and track weapons. Precise handling, amazing stopping power, instant turbo response. And yet they still retain their practical layout and substantial cargo space. Competitive manufacturers have consistently integrated cutting-edge engineering to produce a fast, controllable package enthusiasts reliably push to the limit. And with the vast upgrades available, drivers will strategize their builds to extract considerably more performance and fun. No i gitara. Meganka, Hyundai e-Golfik, Volkswagenik. No dobra, przechodzimy do prawdziwego ścigania. Tutaj mamy dozwolone samochody. 9 sztuk mam do wyboru z tych aut, które tutaj... Nie, nie 9 sztuk. A jest, 9 sztuk. O kurde. No więc tak, mamy RS3 Sportback. Mamy Focusa RS. Posiadane mam Hyundai'a swojego. I on chyba wypada w tym momencie... Najlepiej statystykami. Mam 497 C-klasę. Proszę bardzo. 468 Velostar. A tu my jedziemy Forza Edition. No to oczywiście. Mógłbym kupić sobie meganeczkę, bo chętnie bym się przejechał. Z racji tego, że już tam kto mnie zna, to wie, że nawet pracuję w salonie Renault. No i mamy też Golfa z posiadanych moich aut. Golfa R i ja osobiście też posiadam Golfika 5 zrobionego na GTI w dieselku. 488, a tu mamy 497. Pojedziemy sobie Hyundai'em, widzę, że ma taką klateczkę, już jest przystosowany, no i Forza Edition, więc musi być na pewno jakiś tam lekko OP. Także zobaczymy, jedziemy sobie Hyundai'em, wybieramy. Posiadany samochód, wybierz samochód.
No i co? Jeszcze raz mam wybierać? Kup samochód? Nie potrzebuję kupować. No dobra, kontynuuj regulamin. Limit jest w B600, a my tutaj mamy malutko. Uruchom ponownie. Poziom trudności, pozycja w serii. No dobra, kontynuuj. Wydajność. Ja tu mogę coś zwiększyć. Mam 300 punkcików. Wydech. Mogę go doposażyć w wydech. Możemy sobie tu podnieść trochę moc. A jak tu jest z filtrem powietrza? Za 50, za 100, za 200. 3, 0, 3, 5, 3, 2, 7. 3, 0, 3, 3, 3, 5, 2, 7. Porównajmy sobie. Ten już jest. Kurczę, no wydech czy filtr powietrza? Wydech czy filtr powietrza? Wydech czy filtr... Dobra, niech oddycha. Robimy sobie dolot od razu na maksa. A niech ma. A nie, nie zrobię. Ja mam dostępny tylko 100 punktów. Ej, a wydech mam. Ten jest za 200. To muszę tylko filtr powietrza zrobić. Za stówkę. Nie, dobrze jest, dobrze, ja się zamotałem. Dobra, to na razie na wydech nam nie starczy, mamy filtr powietrza na maksa. Gitara, lecimy. Ej, ja teraz zauważyłem w ogóle. Ja mogę tu jeszcze zakładki zmieniać, ale ja układkę muszę obciążyć. O kurde, popony też mogę zmieniać, a tu poziom drugi muszę mieć. Koła, układ napędowy. Ja pierdykam, ja w tej Subarce się zastanawiałem, czemu ja nie mam odkrytych rzeczy. O kurde. Co mi nic nie mówicie? Kurde, ui. Kurde. Ja Dobra, już poszło. Potwierdź. Albo nie, powrót do ulepszeń, bo jeszcze mam 100 punktów do korzystania. A może coś w tym silniku, coś tu zrobimy. 25, 50. O, proszę. Układ olejowy i hamowanie i ten sterowniąś mi się pogarsza? No dziwne. Może hamulce sobie poprawmy. O nie, za 300. Obciążenie? Oponki? Nie mogę, koła nie mogę. Ja pierdykam. Wydech, no to tutaj za 200. No to nie, dobra, jadę takim jak jest. Zaraz szybko zarobimy. Tuning, manager konfiguracji, continue. Uhu! Dobra, no standardowo pewnie będzie trening. Także przygotujmy się. Laguna Seca, znam ten tor, dobrze, lecimy. Most days here there's a sound limit of 92 decibels. So take advantage of your freedom today to go as loud and fast as you want. No raczej, lecimy. Rozpocznij trening, dobra. Do zawodów później się troszeczkę spróbujemy przygotować. Ja muszę znaleźć tą opcję, żebym sobie ustawił paliwa tylko tyle, ile potrzebuję na wyścig. No i muszę naprawdę się tutaj skupić, jeżeli chodzi o model jazdy i hamować odpowiednio. Kurde, ten znowu inaczej się zachowuje w porównaniu do tej Subarki. Ale jest złudzenie optyczne, takie dziwne, jak ten obraz się przelatuje po masce, że obraz leci w prawo, a my skręcamy w lewo. I cały czas mamy wrażenie, jakbyśmy za mało dokręcili. To mi nie mówicie o małym odcinku. Znam doskonale ten tor z Gran Turismo oczywiście. Się tak ślizga. Co ja mam tutaj na pewno tył?
miejsca. Zaraz będziemy musieli hamować. Jak nim rzuca? No bardziej niż Subaru. Co to było? No i patrzcie, że to jest to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Komputer jedzie swoją drogą i dla niego nie istniejemy, nie? On jedzie. Zrypali to na maksa. Na razie dla mnie, bo ta gra ma więcej minusów niż plusów. Nie wiem, czy nie będę żałował wydanej kasy. Rufika jeszcze łykniemy. Kurde, akurat na zakręcie no spadaj. Pchał mnie, no kurde, bokiem w zakręt. Drift King. Dokręciłem zakrętu, ale zrypałem. Dobra, ostatnim tu już okrążenie było. No i dobra, kończymy. Zjazd do boksu. Zaczynamy zaraz wyścig. Fajny taki Hyundai, co? Pamiętajcie o łapkach i o subikach. Zawody. Przejść do wyścigu.
Poziom trudności, ustawienia. Nie, no tutaj. O, paliwo i opony. Driving style, track conditions and race length are key. No dobra, mamy cztery okrążenia, tak? Do we take limited fuel and soft tires for a light and fast car? Or push a late lap pit strategy with a full tank and harder tires? Teams must weigh the cost benefits of each decision. We'll want to play around with the setup to find the best combination for each event. Węża i paliwa. Wyróżniony wyścig. Cztery okrążenia jest... Zobaczcie, ile ja miałem nawalone paliwa zawsze. Ja miałem na 10 okrążeń, a są... Wyścig ma tylko 4 okrążenia. Pyk. Zrobimy sobie na 5 i normalnie mamy 20% paliwa. Ja pierdyka. Czekaj, co by było. 12. No, jedziemy 12. Jedziemy 12. Mógłbym jechać z końca stawki, ale nie wiem, czy w przeciągu 3 okrążeń zdążę, czy tam 4 zdążę się przebić. Na razie jeszcze nie wierzę w tę grę, nie wierzę w te auta. Więc chwilowo zostawiam wszystko tak, jak z automatu mnie ustawia. Jest mój tutaj Velostar, proszę bardzo. No i let's go. Nie no, dobra, ścigamy się. Będę oglądał. To ja chyba, powiem wam, że chyba wszystkich odcinków to ja nie... wszystkich wyścigów nie będę ogrywał chyba na odcinki, nie? Czy to będziemy... Będzie kupa jazdy. Z treningami, ze wszystkim. Kurde, kary im chcę rypać, a nie mnie. Nie mogę cofnąć więcej. No nie wierzę. Przewiń. No nie, no nie. Dlaczego z mojej winy to nie jest? No kurde. Nie można zrestartować wyścigu, no kurde. 24, no nie wierzę. To za f... tak tempego komputera to dawno nie widziałem w grze, nie? No, ciekawe jak teraz.
wierzę, no. On jedzie linią przejazdu, normalnie linią przejazdu. Jak ja mu najechałem na linię przejazdu, nie wiem. No kurde. Serio, no odpuszczę chyba sobie granie w tą grę, bo to nie jest granie, nie? Albo niech to zaktualizują, a niech, albo wypieprzają, oddają pieniądze. Nigdy w życiu to nie jest dopuszczane w ogóle w Gran Turismo takie rzeczy. I wjechał sobie, jakby mnie nie było na torze. Tak tępych, kurde. Tego Hyundai to strasznie, no, do hamowania to jest masakra. W tej grze, no. Na prostych kołach do hamowania autem zarzuca, no. Jeszcze teraz by mnie zarzuciło przed samym końcem wyścigu. Ósmy, ja pierdolę. Ale mnie zmasakrowali w tym wyścigu. Czy wy też tak macie, jak gracie? Normalnie to jest tragedia, no. To się nie da grać. Tu nie ma w ogóle sportowej jazdy w tej grze. Tragedia, ale jestem zły. Normalnie się zagotowałem. Miało być tak pięknie. Kurczę, fajnie się chciałem wczuć.
zacząć te wyścigi. No już dupę mnie po cały dzień, nic nie będę patrzył. Nawet nie było restartu wyścigu, no to jest jakaś tragedia, nie? Kontynuuj, wyśledź podwórkę zabrze. Nie ma w ogóle restartu. Wydajność. Dobra, to ten wydech może sobie zróbmy. O nie, ja mam tylko 200 dostępne. No to wydechu sobie nie zrobię. W silniku. Co ja tu mogę zrobić w silniku? 250 stówkę. Aha, bo to mi psuje w ogóle parametry. No nie wierzę, że tak się dzieje w ogóle. Platforma sterowności, hamulce. 300 kosztują. Nie no, ja mam dostępne 600 punktów. Jak mi to pokazuje? Wydech. Aha, dobra, 400. Dobra, zróbmy sobie tu na maksa. To i teraz też psuje? Psuje. Platforma, hamulce lepsze sobie wrzucimy. O, nie wrzucimy. Oponki. Szerokość opon tylnych, szerokość opon przednich. Typ opon, o nie. O 150, ale kurczę. Może będzie stabilniejszy. Wyszenie spada. Ale sterowność lepsza. Delikatnie go poprawmy. No hamulce by się jeszcze przydały, ale no nie starczy nam pieniążków. Otwierć. Więc jeszcze jeden wyścig sobie zaliczymy, ale się naprawdę zdenerwowałem. Masakrycznie się zdenerwowałem. Kontynuuj. Mam w dupę już jeden wyścig, a powinienem być na nim pierwszy. Może dla was pominę ten trening i usiądziemy po prostu razem. Praktyczne wydanie. Usiądziemy razem do wyścigów, co? To może tak zróbmy. Ja sobie rozpoczynam trening, a my się widzimy po pstryknięciu na wyścigu. Pyk. Trening zakończony. Przygotowujemy się do wyścigu. Ale naprawdę AI to jest... tempe dzidy normalnie są tutaj. Tragedia. Przejście do wyścigu. Samochód. Paliwo i opony. Mam znowu na 18 okrążeń, jak mamy tutaj 6 okrążeń. No nie wierzę. Siedem okrążeń. Mniej więcej to coś takiego. Gotowe. Nie! Przejść do wyścigu. Niech będzie 12. Chociaż mogłem być pierwszy chyba. Bo miałem czas najlepszy. Pomijamy. Pomijamy. Chodzi o to, że czas kwalifikacyjny wykręciłem na pierwsze miejsce, ale startując z dalszej ilości miejsc, tak jakby zyskujemy no expa i wszystko, więc trochę więcej zarabiamy, tak jakby chyba i tych wszystkich punkcików sobie zdobywamy. No żaden problem by było startować z pierwszego miejsca i wygrać wyścig. No nie wierzę, no nie, to jest nie dla mnie. Dobra, kończę ten odcinek, bo to jest tragedia. Dobra, strzałeczka i teraz mi wyczaiłeś. Wkurzyłem się na maksa.